Cześć Justyna, co Cię do mnie sprowadza? Sprowadzają mnie do Ciebie wakacje. Wybieram się na urlop już niebawem i wiem, że będzie woda. Nie wiem, czy to będzie morze, ocean czy basen, ale wiem, że ta woda będzie na pewno, więc chciałabym, żebyś pomógł mi wybrać akcesoria, które będę mogła wykorzystać. Dobrze. Na początek buty. Na plaży i na basenie najlepiej sprawdzają się klasyczne klapki lub japonki. Często klasyczne klapki mają specjalnie drążoną podeszwę, dzięki czemu kostka jest stabilniejsza na śliskich basenowych kafelkach. Rozumiem, że korzystanie z takich klapek na basenie jest dobre też ze względów higienicznych. Oczywiście higiena i bezpieczeństwo, ale zarówno na basenie, jak i na plaży. Ważne, żeby klapki czy japonki były zbudowane z tworzyw sztucznych. Takich, które szybko odparowują, nie trzymają wody i brudu. A kiedy plaża będzie kamienista i podłoże może stwarzać ryzyko, co wtedy? Warto wyposażyć się w specjalne buty. Buty, które zabezpieczają stopy przed kamieniami lub ewentualnymi wieżowcami. Takie buty są skonstruowane ze specjalnej, miękkiej, grubej podeszwy, która dobrze pracuje na stopie. Są to buty w całości gumowe lub guma ze wstawkami neopreny. Ten materiał w pełni przepuszcza wodę, a tutaj do tego służą dziurki, tak? Tak, oczywiście. Warto zauważyć, że buty w całości gumowe są troszeczkę mniej wygodne i komfortowe, dlatego możemy w nich spędzić mniej czasu. Buty neoprenowe są dużo wygodniejsze i lepiej te pasują się do stopy, dlatego dedykowane są dzieciom. Myślę, że na pewno ze sobą powinna mieć odpowiedni ręcznik, no i coś, na czym mogłabym się położyć. Oczywiście są specjalne ręczniki i maty dedykowane na plażę czy na basen. Są to tworzywa sztuczne, często w specjalnych kolorach, na których nie widać brudu, są wzorzyste. Dzięki właściwościom materiału, który jest zastosowany, szybko odparowują, nie trzymają wody i są łatwe w konserwacji. Mamy też ręczniki na przykład specjalnie przeznaczone na basen. Są one małe, poręczne, z mikrofibry. Dzięki temu one szybko odparowują i są łatwe w przenoszeniu. Mamy też klasyczne, duże ręczniki plażowe. Możesz na nim spokojnie się w całości położyć i wycierać. Jeżeli miejsca potrzebujesz więcej, mamy maty. Maty dużych rozmiarów, które są specjalnie wygodnie zapakowane, żeby można było je łatwo i szybko na plażę przenieść. Będąc na urlopie, może zaistnieć sytuacja, że będę chciała nurkować. I co wtedy? W takim wypadku warto ochronić swoje oczy i zadbać o pole widzenia pod wodą. Jeśli planujesz wizytę na basenie, proponuję małe, sportowe, opływowe okularki. Dla dobrego dopasowania wyposażone są w specjalny silikonowy pasek regulowany bocznie i regulację na nosku. Dobrze, jeżeli szkła są wykonane z twardego poliwęglanu. To zabezpiecza je przed zarysowaniami i ewentualnymi pęknięciami. Często okularki wyposażone są w system antifog i UV. A jeśli będę chciała się wybrać jednak nad morze? Przy nurkowaniu najlepiej sprawdzi się maskę. Jest ona mniej opływowa niż basenowe okularki, ale dzięki dużej szybie daje spore pole widzenia. Do tego zabezpiecza nos przed wlewaniem się wody. Ma dużą silikonową uszczelkę, dzięki czemu dobrze dopasowuje się do twarzy. Ważne, żeby maska była wyposażona w specjalny pasek silikonowy z boczną regulacją. Dzięki temu dobrze możesz dopasować ją do swojej głowy. Ważne, żeby na plaży wyposażyć się w okularki przeciwsłoneczne. Szyba musi mieć filtr UV, który ochroni się przed niebezpiecznym promieniowaniem słonecznym. Wrócę jeszcze do nurkowania. Pod wodą muszę oddychać, prawda? Tutaj przyda się rurka. Ważne, żeby była wyposażona w elastyczny i wygodny ustnik. Dodatkowo silikonowy kołnierz, który dopasowuje ją dobrze do twarzy. Specjalny zawrót, który wyprowadza wodę. Uchwyt, który pozwala przyczepić rurkę do gumki od maski. Oraz specjalny zawór na jej końcu, który zapobiega wlewaniu się do środka wody. Podczas nurkowania przydatne będą płetwy. Dzięki specjalnej konstrukcji pióra i wykorzystanym materiałom ułatwiają i przyspieszają pływanie pod wodą. Dzięki otwartej konstrukcji kieszeni rozmiar jest uniwersalny, a dobre dopasowanie stopy zabezpiecza silikonowy pasek i podwójne zamki. Na basenie przyda mi się też czepek, prawda? Tak, na większości basenów czepek jest wymagany. Mam dla Ciebie dwa czepki. Jeden rekreacyjny, materiałowy i drugi silikonowy, sportowy. I to jest ten, który ciągnie za włosy, tak? Za włosy ciągną czepek gumowy, na szczęście silikon tego nie robi. Jeżeli podczas pływania masz problem z wylewającą się wodą do nosa, mam dla Ciebie specjalny zacisk. Jestem też wyposażony w specjalny sznurek na szyję, dzięki któremu nie zgubisz go podczas pływania. Żeby zamknąć swoje rzeczy bezpiecznie w szafce, proponuję zabrać ze sobą małą kłódkę na szyfr, dzięki której zamkniesz swoje rzeczy. Kiedy jestem na basenie, swoje rzeczy chowam do szafki, ale będąc na plaży nie mam już takiej możliwości. Co wtedy z naszymi rzeczami osobistymi? Mam dla Ciebie dwa akcesoria. Pierwsze to specjalne pudełko, wodoszczelne, unoszące się na wodzie. Możesz do niego spokojnie schować pieniądze czy dokumenty. Drugie to specjalne etui, które pozwala na schowanie telefonu i udanie się do wody. Czy podczas urlopu nad morzem, poza pływaniem, można jeszcze w inny sposób spędzić czas? Oczywiście. Czas mogą umilić specjalne plażowe rakietki, kolorowe, niezatapialne piłki, frisbee czy popularny makaron. A jeżeli będą ze mną dzieci? Dla dzieci przygotowałem specjalną deskę, która zwiększa bezpieczeństwo i służy do ćwiczeń w wodzie. Do tego możemy zabrać pompowane rękawki,
czy specjalną kamizelkę ratunkową. Domyślam się, że są specjalne torby lub plecaki, które idealnie nadają się na takie sytuacje plażowe. Tak, oczywiście. Mam dla Ciebie wygodną torbę plażową lub specjalny worek basenowy w wersji damskiej lub męskiej. To spokojnie pomoże Ci zapakować wszystkie akcesoria, wyruszyć na plażę lub basen. Rozumiem, że ta budowla jest na wypadek złej pogody. Dokładnie tak. Namiot plażowy chroni Cię przed nadmiernym wiatrem na plaży. Dodatkowo daje schronienie przed słońcem, które może się w nadmiarze pojawić. Łatwo i szybko się składa, mieszcząc się w taki mały pokrowiec. To ułatwia jego transport.